Halo, halo, witam wszystkich widzów gadają, patrzę się na was z boku, Respite mnie niestety nie będzie widział, ale jak już mówię, że Respite, to od razu mogę go przedstawić. Pierwszy odcinek, kurczę, jest jak jest, na dobrą sprawę powinien się nazywać ten program, ale nasz grafik nawalił i wysłał mi co innego, dlatego ten pierwszy będzie się nazywał Szczerą Gadką. Ze mną jest Respite, dzisiaj rozmawiamy o Ultralidze bez Piotrusia, pierwszy raz w historii tego kanału, siemanko. Dzień dobry, witam, witam. Wchodzę w wielkie buty, tak, po wielkim tak jest, człowieku, tak ale jest. Niestety człowiek na banicy się znajduje, także trzeba jego miejsce zastąpić. Spróbuję zrobić to na tyle, na ile potrafię, godnie. Myślę, że dasz radę. Dowiemy się zaraz też, czy dajesz radę jako trener Team SK Gaming, bo jeszcze cię nie przedstawiłem. Oczywiście Respite, trener aktualnie Team SK Gaming, wcześniej Gentleman's Gaming, wcześniej Exit, wcześniej Austrian Force bodajże. Co jeszcze w twojej karierze się znalazło? No, chwilowy epizod Forsaken, jak A, tam były no tak, to prawda. Problemy, także nawet na SK wtedy się mierzyliśmy w playoffach, ale no, to gdzieś tam powiedzmy za kulisami pozostała moja obecność w tym teamie. No i wcześniej co? Trochę przygód na scenach akademickich, bo od tego się w sumie gdzieś tam zaczęła moja zajawka do trenowania, tak? Właśnie od scen akademickich. No i co? Słuchaj, rozpoczął się ten nasz sezon kolejny w 2023 roku. Jak pierwsze spostrzeżenia na to masz? No, liga troszkę w dół poziomem poszła, ale z drugiej strony z perspektywy takiego teamu jak mój, no to każdy równy, to ten tydzień to chyba dobrze pokazał, że właściwie każdy może z każdym wygrać, każdy może z każdym przegrać, także powiem tak, nie, w tym roku już nie będzie słabych zespołów w Ultralidze, będą same tragiczne. No to dobrze trafiłeś, słuchaj, myślę, że dasz radę sobie zamiast Piotrusia tutaj, jak już takie tejki na początek padają. Grzybek, Savior, Vaena, Addison, The Feckless. Tak sobie czytam to. The Feckless? Się... Czemu tak? Co? Czemu The Feckless, nie Feckless? On The Feckless jest. The Feckless. Nie no, The Feckless. No ale od początku ten, to jest mem z tier no. List jeszcze. A, rozumiem, że w The Tierze. No, bo... okay, nie, okay. Nie, 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 bo ja tak przeczytałem na samym początku, już tak czytam od początku. Nie no, Effectless oczywiście. Słuchaj, powiedz jak to się stało, co to są za połączenia, skąd się wziął ten skład, tak na szybko możesz nam tutaj potłumaczyć, przedstawić nam tych ludzi. Dobra, w dużym skrócie wyglądało to tak, że miałem brać split-off, bo... Część może z was wie, a część może nie wie. Ci, co tam mnie bliżej znają, to wiedzą, że na co dzień kończę studia, tak? Zakończyłem jakby w tym momencie piąty rok studiów prawniczych. No i gdzieś powiedzmy chciałem napisać magisterkę, obronić się i może w przyszłym splicie myśleć poważnie o tym, gdzieś tam się przymierzać. Ale dostałem w jakiejś późnej godzinie wieczornej DM-a od pana Bartosza, że no w sumie to on nie ma składu. No i że jestem chętny coś tam pogadać, pobudować. No i jak powiedziałem, swoje warunki finansowo, że tak powiem, bardziej tutaj oscylowały wśród tego, żeby dać większe pieniądze na budżet na zawodników. Ja sam nie chciałem dla siebie zbyt dużej stawki, bo chciałem po prostu mieć pewność, że... A to ile zarabiasz? Bo ludzie się często pytają o to, ile zarabiają trenerzy w Ultralidze. No w porównaniu do Exit, to myślę, że za split, czyli taka gwarantowana pensja, no to będzie tak z połowę, w sensie generalnie... No tak, no tak mniej więcej jakby połowę minimalnej aktualnie mam mniej więcej, co nie? Także połowę, no, a jakiej minimalnej? W sensie krajowej? Krajowej, krajowej okay. Miesięcznie, co nie? Także tak jakby to tak liczyć od razu, wiesz, tam z uwzględnieniem z marży, którą ma moja agencja i tak dalej, na rękę. Jakby dla mnie tutaj pieniądze nie są aż tak ważne. Uznałem, że po prostu wezmę sobie jakąś taką stawkę zwyczajną, bo wydaje mi się, że taka właśnie połowa minimalnej jakby w polskim e-sporcie dla trenera. Oczywiście to mówimy, wiadomo, o dwóch, trzech płatnościach, tak? Więc to raczej tak to wygląda. Ale ja na co dzień, no nie wiem, czy tam wiecie, czy nie, ale jakby mam normalną pracę i też powiedzmy raczej jakby wiesz, z pieniędzmi problemów nie miałem. Także to raczej robię z pasji, więc to taka bardziej symboliczna stawka, żeby no nie robić za frajer trochę, co nie? No pewnie. Czas, który jakby inwestujemy w LoL'a, to są jakby moje prywatne godziny, takie, które wolne, które mógłbym, nie wiem, poświęcić na to, żebym spędzić ten czas z dziewczyną, a spędzam go z szóstką chłopaków na Discordzie, tak? Często nawet po 6-7 godzin do późnych godzin wieczornych. No i słuchaj, no. No właśnie, mówisz tutaj o tych chłopakach, no to wracam do tego pytania. Skąd ty wziąłeś ten skład? Co to jest za mieszanka w ogóle? Bo na dobrą sprawę historycznie to jest pierwszy raz, kiedy SK pozwoliła sobie na zagranicznych zawodników. A więc to jest po pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że nie kojarzyliśmy tego typu transferów z ESCO do tej pory w ogóle.
patrząc na tutaj ludzi, którzy już czy to Vaena, czy Efekles troszeczkę już pograli w swoim życiu, a więc takich rzeczy nie kojarzyliśmy z Eską. A po trzecie, przychodzisz do Eski na sam koniec, na dobrą sprawę okienka przed przygotowaniami i udaje ci się zgotować coś takiego, bo na papierze wygląda to nieźle, a więc powiedz, jak to się wydarzyło? Dobra, to w dużym skrócie było to tak. No ja skontaktowałem się z zawodnikami, powiedzmy, Gentleman's Gaming, tak? Bo gdzieś ta drużyna była takim moim najlepszym projektem do tego momentu. I zobaczyłem, kto na rynku pozostał wolny. Wiadomo oczywiście, że Flipper i Badlega byli już dogadani z Devilsami i nie chcieli zrywać werbali, więc no, tych zawodników odpuściłem. Sprawa Ariany pozostawała taką pewną zagadką. Nie wiadomo, czy był dostał bana, czy nie. Tam wiadomo, pewien incydent się wydarzył, kto ma wiedzieć, ten wie. Nie no, można już o tym chyba mówić wprost. No, Ariana miał problem z amatorskim turniejem Predatora. Dokładnie, dokładnie. Także no, ale trafił finalnie do Grecji, do dobrego zespołu i nawet już na nich trenowaliśmy, także myślę, że tam powojują. No i co generalnie? To jest, tego akurat nie można mówić chyba. Ale to do jakiego teamu w Grecji, to może się dowiecie niedługo. Ale nie no, wczoraj generalnie chyba w GCD ogłosili, wiesz? Chyba można. No dobra. Można mówić, bo wczoraj poszedł GCD event, tam pojawiło się suspension dla tego zawodnika, także no niestety oberwał lekko. No ale to może być pierwsza, może być druga grecka, nieważne. No to został Grzybek i Addison. Ja tych zawodników lubię brać w pakiecie. Musiałem trochę się zastanowić, czy na pewno chciałbym odnowić jakby relacje z ich dwójką, ale po takim, mówię, no nie wiem, to może trwało godzinę takiego na myślunku, powiedziałem tak. No Grzybek po tym splicie Forsaken, nowy dorośla na pewno, jest lepszy, każdy mi to mówi, więc go biorę w ciemno i Addisona. Biorę dlatego, że po prostu jest takim AD carry, którego postawisz na jakimkolwiek championie, który potrafi klikać i on wyklika. A też pamiętaj sobie, że no, mimo wszystko musiałem składać skład budżetowy, a każdy z tych zawodników na markecie pozostał do samego końca otwarty. O nich chyba zabiegało Iron Wolves też, także wiedziałem, że zmeczuję ich ofertę. Ale z drugiej strony musiałem od razu pójść do mojego właściciela zespołu i powiedzieć mu, że no ja potrzebuję pieniędzy takich solidnych na ten zespół, no bo jeżeli nie będę miał chociaż trzech dobrych zawodników, to po prostu mnie nie ma. Tak? I ja byłem w stanie, nie wiem, w piątek był roster lock, to w środę powiedzieć, że sorry, nie idę w ten team, jeżeli nie mam trójki zawodników, którym ufam, no bo mimo wszystko to jest 10. miejsce last split dla Eski i to trzeba generalnie budować. Przykładem może być Guasons, tak, które idzie po naprawdę świetny skład, miało 10. miejsce, idą poza Mulka, tak. Na AD Carry, więc to te ostatnie miejsca, one muszą inwestować. Tak? Jakby, no i nie wyobrażam sobie innego scenariusza, no i po prostu tacy zawodnicy gdzieś tam byli. Kiedy Ariana, tam powiedzmy rozmowy trwały, powiedział, że on raczej topa będzie szukał i raczej nie mi da, bo tam go widziałem, oto napisałem do Vaeny. Vaena jest moim wariatem trochę i gdzieś tam powiedzmy chciał zostać w Polsce ze względu na to, że a, może ubiegać się na status LTR-a, b, no może grać w Champions League, czego w Grecji by nie mógł. Pieniądze porównywalne w Grecji to by tam powiedzmy dostał gwarantowane, to tutaj maksymalne, więc on tego dla pieniędzy nie robi, ale z drugiej strony powiedział, że dobra, próbujemy. No i Vaena przekonał Szawiego, żeby do nas się powiedzmy gdzieś tam podpisał, także to miał być na suporcie Szawi Katami, przez co oczywiście chłopacy jak Grzybek czy Addison byli bardziej pewni tego projektu, tak? No Szawi ostatniego dnia powiedzmy uciekł z pokładu, bo miał się dostać do świetnej drużyny w TCL-u. Nie wiem, czy mogę zdradzić, gdzie miał być, czy nie. Jak sądzisz? Pewnie możesz, jeśli tam go nie ma. No to miał być Dark Passage, ale prawdopodobnie tam się nie pojawił z różnych powodów, o których mi już nie wiadomo. Aktualnie będzie grał w bardzo ciekawym projekcie, w drugim TCL-u, także naprawdę jakby wciąż twierdzę, że dla niego to była po prostu lepsza opcja. Tak? Trzeba pamiętać, że to jest zawodnik turecki i że on generalnie musi wynajmować mieszkanie chyba w Istambule, także no, z pieniędzy, które my mu oferowaliśmy, no byłby w stanie się utrzymać, ale no, to nie byłyby pieniądze, które zapewniły mu godny byt. Tak? A z tego, tak, co wiem, w tym drugim TCL-u na takie warunki może sobie pozwolić. Także to tak wyglądało. No i potem rozpoczęło się, tak powiem, szukanie leśnika. No i leśników było wielu. Jakby wielu odmawiało, bo tu trzeba też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. My ten skład składaliśmy tylko na podstawie wodów. Czyli ja oglądałem wody zawodników, oglądał te wody jeszcze Vaena i okazjonalnie Krzypek. No i mówiliśmy sobie tak, okej, ten robi to i to, ten robi to i dobrze. Próbujemy się dogadywać. Nie było praktycznie w ogóle tryoutów. Czyli to jest ta rzecz, która jest takim, powiedzmy, no myślę, że takim standardowym przykładem of sezonu, czyli robisz ale tryouty. Ale powiem ci tak, może no. I lepiej, może i lepiej, bo w Polsce te tryouty to naprawdę za każdym razem, ile razy się nie słyszy, że ktoś na tryoutach świetnie wyglądał, a potem gra taki piach, że głowa mała.
Ja też tak sądzę, generalnie te trzy tryouty to powiedzmy jakby tutaj, tutaj mogłyby być nawet taką przeszkodą, a wiem, że za granicą jest popularnym modelem robić już wiesz, jakby tylko tryout na podstawie wodów, tak? Czy to w Lecu, czy w tym LCS-ie, te tryout na podstawie wodów gdzieś tam powiedzmy, zdają swój test, więc poszliśmy po leśnika w stylu właśnie Saviora. On był naszą trzecią, czwartą opcją, jeżeli mam być uczciwy z wami, aczkolwiek co za nim przemawiało? Przede wszystkim taka chęć odbudowania swojej kariery, bo ten leśnik kiedyś był naprawdę dobry. W sensie, jak gdybyście zobaczyli sobie, on był w TCL-u, on był w Dusty, on był w Esubie, on grał w teamie z Karzim na przykład kiedyś, także no to nie jest zawodnik z pierwszej łapanki, ale długo nie grał. Ma gdzieś tam powiedzmy małe problemy na scenie czeskiej, żeby się odnaleźć, bo jest takim zawodnikiem dość emocjonalnym, to po nim czuć. No ale uznaliśmy, że dobra, no próbujemy, ryzykujemy trochę, na tyle jest szalony, żeby z nami zagrać, dajemy mu jak grać. No i też urzekło mnie trochę to, że jest zawodnikiem, który nie boi się pójść po czempiona w stylu Kazwix, Nidalka i tak dalej. Uznałem, że jak mamy w lidze, nie wiem, ludzi, co grają Zakiem, Maokajem, czy nie wiem, jakimś Woliberem w lesie, no to taki człowiek może tu się odnaleźć, no i po niego poszliśmy. No i na sam koniec dostał support, którego szukaliśmy na naprawdę ostatni moment, bo tutaj ukłon w stronę Ultraligi pozwoliła nam jeszcze chwilę tego zawodnika poszukać. Było do wyboru dwóch zawodników. Jeden to był turecki zawodnik Sparts, a drugim był Efekles. No i z Efeklesem zagraliśmy blok powiedzmy screamów, to były trzy mapy i ja się zakochałem w jego komunikacji po prostu, czyli zobaczyłem, jak ten człowiek rozmawia, zobaczyłem, jak on potrafi uspokoić zespół. On ma tam taki trochę vibe, może Synkrofa, z tych takich komsów, które są dostępne na kanale Devil's One, jak potrafił panowie spokojnie. Tak. I tym mnie po prostu urzekł, że on potrafi mój zespół uspokoić w takich momentach kluczowych. No i tak się stało, podpisali się wszyscy, na pieniążki dość małe się zgodzili chłopacy. Ale powiedz mi tak na koniec, no, o składzie, zanim przejdziemy już do samej Ultraligi, to ile jest prawdy w tym, że Efekles może przyjść, no, do takiej Polski, bo nie chce za dużo zarabiać ze względu na... Czekaj, na co? Mogę zdradzić, tam generalnie chodzi na uczniowskie stypendium, właśnie. No tak, generalnie jakby jemu zależało jakby na dwóch rozwiązaniach, co nie? Albo my płacimy mu bardzo dużo, co nie? Albo płacimy mu taką stawkę, którą on sobie zażyczy i po prostu więcej nie. Generalnie to nie są też małe pieniądze, tak? W sensie tak na warunki takie powiedzmy, jakie tam dostawał. On chyba aktualnie kończy jakąś szkołę, czy gdzieś tam powiedzmy jest. I on raczej to robi z pasji. Plus okay, to też jak widzieliście po jego lolpedii, to jest zawodnik lojalny, no bo on we Sprout spędził naprawdę dużo czasu, tak, co nie? To prawda. Lata leciały, a on w jednym Sprout siedział. Było nim duże zainteresowanie na lidze drugiej francuskiej, a nawet i pierwszej, bo takie mi słuchy od managerów doszły. Tutaj nie będzie tajemnicą, że SK ubiegała się o awans do lepszego serwera screamów, na którym w poprzednim sezonie czy to Exit, czy SK nie była. No i na podstawie właśnie samego WN czy Efeklesa, no my tam naprawdę dobre głosy otrzymaliśmy, tak? Mm. Z tego co wiem, to właśnie na podstawie tych dwóch zawodników. Sam po prostu Efekles też grał z dobrymi zawodnikami. Jest zawodnikiem ugruntowanym, bardzo takim, wiecie, hardworkerem. No ma w sobie coś takiego typowego, stereotypowego Niemca, tak? Czyli no ułoży nam grę, uplanuje ją jakoś po swojemu, czy też powiedzmy poszuka jakiegoś tam middle groundu, no i nie wiem, jakby pieniądze się zgodziły, więc my też się z nim zgodziliśmy. Dla niego przede wszystkim najważniejszy był skład, chciał zobaczyć, jak ten skład gra, na to bardzo, bardzo mocno naciskał. No i co? No i ten skład mi się po prostu spodobał, zauważył, że to ma sens, to ma ręce i nogi, no i dołączył. No tak, no mnie zaskoczył ten transfer, jak sprawdziłem, kim jest ten gość. No wiesz, Sprout to jeszcze nie jest taka półka, w której jak widzisz nick, to mówisz, o kurde, on grał Sprout. Ale jak zerkniesz, że rzeczywiście tam był, no to masz taki respekt do tego zawodnika, nie? Że chyba jednak coś potrafi. I tym bardziej mnie zaskoczył, że nie dość, że do Eski, to jeszcze do ciebie chciał przyjść. No to jest... Do mnie chciał przyjść, bo wiesz, jakby ja tutaj generalnie, co ja oferuję zawsze zawodnikom, to jest moje ułożenie i moja praca. Jakby ja, to każdy może ci powiedzieć, że u mnie jakby zawsze wszystko jest na czas, tak? U mnie są screamy zawsze poprowadzone w taki sposób, że nie ma zbytnio chaosu, tak? Każdy może jakby liczyć na to, że ja jestem po prostu poukładany i mam dobrą organizację pracy. No i staram się naprawdę najlepsze screamy walczyć, jak tylko się da. Wiesz, spędzę dodatkowe 15-20 minut na to, żeby porozmawiać z menadżerami z całej Europy, tylko po to, żeby no nawet jak jest słabszy sezon, tak, no to żeby ci menadżerzy tam coś takiego fajnego wrzucili. No bo umówmy się, jak streamujesz na jakąś drugą portugalską albo nie wiem, drugą czeską, a są takie teamy, tak streamują, no to jest jakby tragiczny poziom screamów. I możesz ich stompować, ale potem przychodzi oficjal i wiesz, to nie ma nic wspólnego.
No, a tutaj taki jeszcze jakby jeden sneak peek, to oczywiście jest takie pojęcie w świecie sportu jak pull-out zawodnik, taki bardziej, wiesz, zawodnik ściągający graczy, no i im jest Vaena, tak? W sensie generalnie każdy wie, kim jest Vaena, każdy wie, jakie ma podejście, jakim jest człowiekiem, jest naprawdę świetnym człowiekiem. Wiesz, jakby jak masz zawodników pokroju Vaena czy Grzybek, to nawet nie musisz się zbytnio starać o coaching staff, no bo masz już coaching staff skompletowany, mając takich właśnie dwóch chłopaków w teamie, tak? Dobrze się składa, że tak zażartuję. Mm. No, pieniążki można też tam przyoszczędzić, tak? No, ale coaching staff też uzupełnił Sanchi, który według mnie no, na polskim markecie, jeżeli chodzi o analityków, jest absolutną topką. No i powiem tak, jakby z tego co wiem, już miał oferty z LFL-a, ale jeszcze się wstrzymuje, także zobaczymy sobie naprawdę jakby to, co on robi i jak robi, no to generalnie jest poziom dywana, tak? No i właściwie tylko dywana według mnie z polskich, no bo oczywiście wiecie, mamy na tam wszystkich, którzy nie wiedzą, to chodzi tutaj o analityka dywaninę. Tak, to tak, co nie? No, który w SC swoją drogą też gdzieś tam pracował. Mam od niego wielkie wsparcie, no bo gdzieś tam powiedzmy kibicuje na Discordzie. Mi bardzo mocno aktualnie lekki rozbrat ze sportem robi. Potem split go w exit lekko zmęczył, ale no do tego może przejdziemy potem. No ale dobra, zanim jeszcze tak na szybkości, szybko mi odpowiedz. Pozdrowiłeś ostatnio w swojej rozmowie pomeczowej tutaj z Bezim i analizą Exit i prezesów tejże organizacji. Powiedz, jakie to są wspomnienia? Czy to jest jakiś takim... Dosypałeś trochę soli i pieprzu do tego, czy to bardziej rzeczywiście szczere pozdrowienia? No, oczywiście, że tam soli i pieprz, prawda? Jak to rapował Wojtek Sokół, miód i cukier, tak powiem, chciałbym powiedzieć. Ale nie było niestety tam miodu i cukru. No raczej generalnie atmosfera była tam gęsta. Ruchy z góry były bardzo, bardzo mocno nieprzewidywalne. Jednego dnia nagle dowiaduję się, że jestem wywalony z drużyny. I to jeszcze w ogóle w trakcie trwania splitu, żeby oczywiście na moim kontrakcie przyoszczędzić. Więc no cóż, no jakby takie zachowanie skrajnie w porządku. Wodzenie za nos cały off-season, czy mnie tam podpiszą, czy nie. A jednocześnie jakby tam kolesiostwo kwitnie pełną gębą. Czego przykładem jest fakt, że no powiem tak, zawodników i członków organizacji, którzy aktualnie są w tym splicie tam obecni, część, no podczas mojego tworzenia składu była mi do gardła wpychana dosłownie. Rozumiem. Także, no oczywiście więcej powiedzieć nie mogę. Ale przez kogo? No przez menadżera i osoby z góry, prawda? Także generalnie tamta struktura jest dość ciekawa, ale to z takich negatywnych rzeczy, a z plusów do Dexit to na pewno przede wszystkim tak. Chciałbym, żeby ta drużyna uniknęła relegacji, bo jest czymś, co jest potrzebne w Polsce, jeżeli chodzi o finanse i budżet, tak? Bo oni to mają, jakby oni płacą fajne pieniądze, naprawdę się starają, mają świetne social media, no przede wszystkim są marką rozpoznawalną i gdzieś powiedzmy pod tym względem działają. No nie, biznesowo to każdy by powinien chcieć, żeby zostali u nas, to jest oczywiście, to jest jakby i jakby ja też, tylko po prostu uważam, że tam kilka wyborów nie powinno mieć miejsca, ale z drugiej strony jakby wiesz, poszli po Mystika, którego ja personalnie bardzo szanuję i bardzo respektuję, tak, jako zawodnika. Jest on dla mnie takim, wiesz, wyznacznikiem, może się odkuje w tym sezonie, mam nadzieję. Ta wczorajsza gierka, no mu nie wyszła, ale to wiesz, jakby to jest wciąż cały długi sezon, tak jak to mówił jeden trener, to nie jest bieg na 60 metrów, tylko to jest, wiesz, maraton. Zobaczymy, jakby ja wierzę, że te doświadczenia gdzieś tam powiedzmy wyjdzie, że się po prostu odkują. Poszli po bardzo młodego toplanera, czyli bardzo ryzykują. Ja się dziwię, czemu nie poszli po Hashera na topa, bo gdyby poszli po Hashera na topa, może pieniędzy zabrakło, tak? Ale gdyby poszli po Hashera na topa, to byłby to zespół naprawdę kompetentny i kompletny według mnie, a tak, no trochę flipują tam według mnie składem, no ale zobaczymy, co nie? Jakby te pozdrowienia to były bardziej prywatny przytyk za to, co mi zrobili, a bardziej jak po prostu mnie potraktowali, bo no nie byli transparentni, co nie? W sensie generalnie, gdyby ta transparentność się pojawiła od nich, to myślę, że ja bym miał takie do nich naprawdę bardzo dobre jakby podejście, bo sama decyzja, żeby mnie wywalić po tamtym splicie, była według mnie słuszna, tak? W sensie, no jakby nie zrobiliśmy dobrej roboty, nie dowieźliśmy jej. Aczkolwiek, no nie tak mi to jakby oferowali, wiesz, jakby rozmowy były takie, że pierwszy wynik... Miałeś umowę na 2 lata, co by nie mówić z tego, co pamiętam. Tak, co nie? Miałbyś to długi projekt, miałbym być tą osią, wokół której budują skład, miał być ten pierwszy rok, w którym ja mam się oswoić, mieli mi pozwolić jakby, wiesz, dokończyć studia, tak, i gdzieś na te wyniki nie patrzeć, żeby potem pójść full time, bo ja powiedziałem jakby, że ten pierwszy split faktycznie mogę mieć ten problem ze studiami, no bo umówmy się, tak, jakby te studia mi naprawdę dojechały w pewnym momencie tak, że no były dni, w których spałem po 2-3 godziny, a ogarniałem i tak mimo wszystko dość dużo. To się odbiło bardzo mocno na jakości tego, jak prowadziłem gier, czy myślałem podczas draftów. Okej.
No dobra, słuchaj, troszeczkę o Exit było. Przechodzimy do tej pierwszej kolejki, myślę, i zaczniemy od samej góry. Słuchaj, czy ty oglądasz czasami piłkę nożną? Czy ty jesteś fanem, no, kibicem? Jasne, jasne, jakby jestem fanem. Kiedyś chodziłem na Śląsk Wrocław, bo jestem z Wrocławia, aczkolwiek już rzadziej. Jest takie powiedzenie, że ponad Śląskiem tylko niebo i 16 innych klubów w tabeli. To się zgadza akurat. No, tak. No ale dobra, no. Taka mała dygresja ode mnie, bo chciałem się ciebie zapytać, czy nam przypadkiem nie rośnie tutaj Bayern Monachium w naszej ultralidze, czyli drużyna, która będzie z roku na rok coraz silniejsza i coraz ciężej będzie wyrwać im jakiekolwiek zwycięstwo, no bo 0-10, no prawie 0-10, bo 0 Tenacity, wygląda na to, że nie mają zamiaru odpuszczać ten trzeci rok rzędu. No powiem tak, jakby są na pewno zespołem kompletnym, tak, i to trzeba im oddać. Oglądam piłkę nożną i dla mnie tak, to jest taki hegemon na danym podwórku, tak, no nie mają sobie równych. Pytanie tylko, czy my ich utrzymamy w lidze, tak? Ale abstrahując od tego, no bo okej, jeśli ja bym miał w tym momencie strzelać, to uważam, że za pół roku już ich nie będzie. No, też mi tak się wydaje. Niestety też polskie community jest takie trochę, powiedzmy, dla nich negatywnie nastawione. A to jest akurat teraz ich wina. Ja wiem, jest ja wiem. To akurat ich wina. I tutaj pozdrawiam wszystkich przedstawicieli Z10, bo nas jako gadają, już jako rasistów kiedyś wyzwali. No to takie poważne, tak powiem, odzywki. No tak, ale to akurat nigdy nie miało miejsca. No różne rzeczy można o naszym podcaście powiedzieć, ale to troszeczkę przesada już. No na pewno, takie tam pomówienia wręcz, no, insynuacje. No ale według mnie są mocni, a jak nie oni, to najwyżej Anonymo, mam nadzieję, że będzie takim hegemonem. Tam generalnie gdzieś się słyszy o tych inwestycjach piłkarzy, tak? Po zawodnika poszli klasy światowej, czyli tego Prima na topie, no. Powiem tak, o przyszłość się nie martwię, jeżeli chodzi o te zespoły, tylko no, czy zostaną w lidze, to jest też takie pytanie. Dla samej ligi obecność tak mocnych zespołów jest zawsze plusem, bo jak się ma po prostu ideała przed sobą, to zawsze jest takim trochę sędzią taki ideał, co nie? Że patrzysz, co robią, jak robią, jak grają. No ja wczoraj oglądałem gierkę Z10 i Anonymo, no i wiem, że po prostu to jest najbliżej, co możemy mieć do jakiegoś, powiedzmy, nie wiem, LFL-a, LVP. Tak, zdecydowanie. Właśnie do tej gierki teraz chciałem nawiązać, bo ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jest strasznie dużo młynów w tym sezonie. Te gierki są tak niesamowicie losowe i dziwne na tym starcie tego splitu, że naprawdę nie do końca wiadomo, czy patrzeć się na to tak z lekkim uśmiechem, czy szukać jakiejś analizy w tych grach, czy szukać, wiesz, takiej prawdy, czy czekać na to jeszcze jakiś czas, bo jednak te drużyny muszą się dotrzeć. No ale wczoraj mieliśmy do czynienia z gierką, która rzeczywiście była bliższa tego, co mogliśmy oglądać, czy to na MSI, czy to na jakichś wyższych ligach jak LEC, LFL i tak dalej, i tak dalej. Orbit Anonymo grało z 10 i wyglądało to całkiem przyzwoicie. No tak, tylko ja tam generalnie taką analogię małą piłkarską, żeby nie było. A proszę. Na topie może w Anonymo jest taki Cristiano Ronaldo, ale na topie w Zero Ten City jest taki, powiedzmy, Michał Pazdan. Ten kolor, on tak bardzo ładnie dinajuje zawsze te wszystkie jakby za tego, takie, nie wiem, jakieś tam występy tego Prima i tak dalej, że to się naprawdę fajnie ogląda. Ale powiedz, on musi być strasznie zmotywowany na tego Prima, bo on tak dobrze nie wygląda na innych. Bo, no wiesz, w końcu gra na kogoś dobrego, tak? No w sensie tak. Jakby ja to po prostu wiem po sobie, że jak na przykład, nie wiem, no Grzybka na screamach, rzucimy na top lanera, który gra w Korei na przykład, tak? Albo nie wiem, który grał w Lecu, to Grzybek się, wiesz, zepnie, zagra lepiej, może tam, powiedzmy, nie wiem, wali się raz, dwa, ale no potem może powiedzieć, a od niego nauczyłem się to i to, tak? A jak zagra na top lanera, który, wiesz, nie wiem, ma mastera 300 LP, no to Grzybek wyjdzie z niego 5-0 na linii, no i co z tego będzie miał? Jakby, no okej, no zagrałem sobie gierkę, która się nie różniła od solo kolejki. Także no to jest taki, wiesz, w końcu moment prawdy, moment sprawdzianu, którym, no, na który trenujesz cały czas. I no gdzieś tak. To też, powiedzmy, na MSI widać, tak? Potem jak grają drużyny z Europy, że ten poziom tych linerów, wiesz, jakby no jest tragiczny w Europie w porównaniu do tego, co prezentuje Korea czy Chiny, tak? Bo tam każdy jest dobry po prostu na tych liniach, tak? No i no to się potem przekłada na to, że dostajemy gapa na linii. No mam nadzieję, że też takie będzie w moim kontekście, tylko ja się staram zawsze umawiać skrimy na, wiesz, jak najlepszych rywali, żeby po prostu no, nawet dostać te 0-3 na skrimach. To się raz tylko na razie nam zdarzyło w tym roku, ale no, żeby to było, powiedzmy, takie, wiesz, jakby faktyczne trenowanie i szukanie swoich limitów, a nie klepanie maćków po głowie. A.
No dobra, myślę, że na ten moment nic więcej nie jesteśmy w stanie powiedzieć o tym Z10, oprócz tego, że na dobrą sprawę niewiele się zmieniło, nie ma Noaha, jest Ice, ale wygląda na to, że ten Gostek też jest kozakiem, a więc... Musi być, no. A więc pewnie niewiele nam się zmieni w tym sezonie. Orbit Anonymo tylko i wyłącznie mocniejsze niż to, co mieli w poprzednim splicie, bo po prostu top się wzmocnił, ale te pierwsze mecze nie wyglądały tak dobrze, jak można byłoby się spodziewać. No, jakby gdzieś tam powiedzmy też to widzę, że może potrzebują się dotrzeć. Jakby ja wierzę w Roysona, w sensie słyszałem, że on generalnie nawet na solo kolejce... Generał, to jest generał. No, słyszałem nawet, że tego, na solo kolejce potrafi ludziom pisać, co mają budować na Herosach, także no jakby to jest tak. Człowiek, którego potrzeba na pewno w lidze. Jest postacią taką barwną. Martwi mnie trochę to, że nie jest wykorzystywany bardziej medialnie. Może sam tego nie chce, ale myślę, że wokół niego można by było naprawdę porobić trochę jakby rzeczy w ultralidze, żeby była trochę ciekawsza. No to prawda, aczkolwiek Anonymo i medialność to nie idzie w parze ogólnie rzecz biorąc. No jest tam Tabasco, jakby ja wierzę, że ktoś tam powiedzmy pan Tabasco popracuje, co nie? No bo on przynajmniej jest medialny Tabasco, tak? No tego nie można mówić. No jest, ale jako zawodnik, niekoniecznie jako content creator. To tak. Słuchaj, idąc tak tier niżej, to szczerze mówiąc ja umiejscowiłem sobie Alior Bank Team i Luminar i na zasadzie takiej, że wydaje mi się, że jeśli nie teraz, to już kurczę nigdy, no. Illuminar jest w tym momencie drużyną, która już nie ma tego takiego... wiesz, tej takiej powłoki ochronnej. Ludzie na nich patrzyli wtedy coś świeżego, coś tego, może się dotrą. W tym momencie muszą już pokazać, co potrafią. Alior Bank Team jest w podobnym miejscu. Co prawda jedna zmiana wymuszona, aczkolwiek jak na razie Matix wygląda nieźle, żeby nie powiedzieć dobrze. No i tutaj pada pytanie, Alior Bank Team, Illuminar, czy to jest wreszcie ten rok? No jeżeli chodzi o Illuminar Honor Gaming, to ja mogę tylko powiedzieć, że no to jest rok polskiego koza. Jeżeli nie dostanie transferu do lepszej ligi po tym splicie, no to będę bardzo, bardzo zdziwiony. Co nie? W sensie te trzy gier, które już zagrał dzisiaj, no na mnie Gwen zagrał tak, że aż mi się przykro robiło, jak mi Addisona, wiesz, ciął swoimi tam kilkami igłami. Świetna flaga na trzecim Drake'u. Zorę zdiffował na Jace'ie w matchupie, w którym Zora poszedł po Graspan na tym matchupie. No to mówmy się, to nie jest łatwy matchup, też dostał counter matchup, ale i tak było czuć diffa. Na kogo tam oni grali jeszcze? IHG? Bo też wygrali, ale na kogo nie pamiętam. Przegrali, no, generalnie... przegrali na pewno na Forsake. No na Forsaken przegrali, ale na końcu jeszcze wygrali. Grali na was i grali chyba na... No nieważne, na kogoś wygrali generalnie. Na Grypcio? No. Na Grypcio czy nie? Na Grypcio chyba grało Exit w drugim dniu. Kurczę, tak, nie wiem, ale przez to, że są trzy mecze, to zawsze się zapomina. Ja w międzyczasie sprawdzę, ale ty kontynuuj. No generalnie grają bardzo ciekawe kompy, meta im siedzi, także powiedzmy gdzieś tutaj jakby w tym bym upatrywał ich siłę sprawczą. Mhm. Jedyne co mnie tylko martwi to ten wczorajszy piąty pick tego Yone, gdzieś może Mrozku, nie wiem jakby czym się motywował, tam chyba się dało lepszego Herosa zdobyć, może po prostu trochę byli zbyt pewni siebie, ale z drugiej strony taka porażka jak wczoraj na Forsaken jest czymś. Gdybym był trenerem tego zespołu, bym się z tego cieszył po prostu, tak? No i też generalnie ten coaching staff, który tam mają, tam jest WoW i Tuksiarz. No tak. Trenerzy, którzy mają doświadczenie, słyszałem przynajmniej o WoWie, o Tuksiarzu mało wiem. Też z WoWem miałem tą przyjemność jakby zobaczyć go przy pracy kiedyś bardzo krótko, przy tryoutach, to jednego zespołu bym je zaprosił, tak w charakterze gościa trochę. Illuminar grał z KNF. Faktycznie z KNF, no. No to generalnie to też jakby KNF też ma dość dobrą ekipę, no ale no mówię, ten polski kos to taki zawodnik najważniejszy tego rosteru mi się wydaje, a gdyby nie on, no to też myślę, że Loten, zobaczyć, warto, że no zobaczyć jakby na same bany, tak, ta Zeri chyba nigdy nie przyszła jeszcze na Lotena, a jest na niej podobno dobry, także no, tam generalnie na pewno mogą mu zaufać te moje dickery, także z takim topside'em myślę, że to jest zespół na pewno top 4, co nie, w sensie czy będą w stanie powalczyć? Myślę, że tak. Zobaczymy, jak pójdą playoffy, bo to jest team, który robi playoffy na pewno, tak? O nie, no to w ogóle to nawet nie ma o czym dyskutować. Już samo to, tak, że są tak zgrani, powinno im playoffy zrobić. Ja bardziej patrzę na nich jako na drużynę, która musi zerkać na EMEA Masters, no bo jednak, wiesz, bez sensu jest walczyć o na przykład top 4 w Ultralidze, nie? To nic nie daje. To nigdy nie walczysz, co nie? No tak, jakby... tak. Dlatego oni na pewno zerkają wyżej, no i wydaje mi się, że z tych wszystkich drużyn poza Anonymo oraz Z10 to jest taki najpoważniejszy kandydat na ten moment.
No, powiem tak, jakby. No, Alior Bank tutaj jeszcze bardzo mocno puka tak, do tak, drzwi. Tak. Nie? Ale bo ja no, wczorajszą gierkę, za wczorajszą gierkę Alior Banku, to no, po prostu nie wytrzymam. Zresztą zaraz o tym sobie powiemy. Dobra, była. W sumie Alior Bank grał wczoraj na KNF, tak? No tak. Takiego młynu, to jak żyję, nie wiem czy widziałem. No serio. W sensie, ja naprawdę, wydawało się, że Alior Bank po prostu zrobiło sobie taką listę, nie? Wzięło kartkę. Hmm? Na tej liście zapisało wszystkie najdziwniejsze rzeczy, jakie można zrobić na Summoners Rift'cie. No. I wykonywali je po kolei. No przysięgam, robili wszystko, co mogli, żeby ta gra za łatwa nie była. Tak, ale z drugiej strony wciąż mają tego Manego, który gdzieś tam powiedzmy niesie, tak, i Sevensa w tej gierce, co nie? Takim cichym bohaterem tej rozgrywki dla mnie był Many, bo on no bardzo dobrze tego jego gdzieś tam powiedzmy zneutralizował. Nie wiem, czy to tam widziałeś, to aż tak jak ja, ale no dla mnie ten Many, który gdzieś tam no karał tego Yetiego za każdą tą pozycję, no bo Yeti był nafitowany, tak, Kennenem, dostał tam tego dubla na bocie, no tak. Potem dubla na topie, na dive'ie, ale potem, czy to na szorku, czy gdzieś tam powiedzmy już przy obronie, no tam wiesz, wchodzi na LeBlanca, da mu te dwa łańcuchy albo dwa Q i ucieknie sobie, co nie? No i Kennen do bazy wraca. Więc no, ten zespół ma zawsze kogoś, kto ich powiedzmy tak za kark złapie, mam takie wrażenie. I ale, to jest właśnie idealny zespół w takim razie, jeśli w każdym no. meczu kto inny potrafi to zrobić, nie? Ja ogólnie jestem w kościółku Manego, ja jestem przedstawicielem tego, uważam, że jest kompletnym kozakiem i jak na Ultraligę to przewyższa swoją stabilnością gry. Zdecydowanie tę ligę, ale wiesz co, zahaczyłeś o Yetiego i tutaj debiut w Ultralidze bardzo ciekawy, szczerze mówiąc chyba takiego jeszcze nie widziałem, bo wygląda to dobrze, na zasadzie, tu pojawia się jakaś kwadra, tak, to dla widza bardzo fajne, na Kennenie też kilki się pojawiają, bo widziałem tam bodajże 6-2 w pewnym momencie chyba miał, czy coś takiego, no mocny początek jak na debiutanta, aczkolwiek kończy się za każdym razem w ten sam sposób, że nie potrafi tego wykorzystać, nie, I ciekaw jestem, czy to jest przypadek, że nie potrafi tego wykorzystać, czy to jest przypadek, że w ogóle dochodził do takiej sytuacji, że był do przodu. Nie, no myślę, że generalnie jest jakby takim nie wiem, takim wiesz, targiem krakowskim, trochę powiedzieć, jakby to i to. Ale dla mnie to, no nie oszukujmy się, gra ze słabszymi zawodnikami w lidze, tak? W sensie jakby no, jego zespół tak, tak. nie jest złożony, to nie jest Allure Bank, tak? Że on. On na dżungli nie ma Adiego, tylko ma Ktima na przykład, tak? Jakby nie dla Ktima. Ale no, Adrian już grał wszędzie, tak? A no Ketim tak. dopiero swoją karierę zaczyna, więc tutaj jedyne co może zrobić, to się dobrze pokazać. Nawet jeżeli to ta drużyna zagra w relegacjach, czy inna, no to trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że jakby to on nic nie może stracić, on tylko może zyskać w tym splicie, tak? Przychodzi z drugiej Ultraligi do zespołu, który nie ma przed nim żadnych oczekiwań, jest hypowany już wcześniej, no bo ja myślałem nawet o nim do Exit, żeby go gdzieś tam powiedzmy szukać i podpisywać. Niestety bariera wiekowa przeszkodziła, tak, bo on nie był jakby uprawniony do grania w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Z tego co wiem, no nawet ci najlepsi trenerzy z LFL-a, jak nie wiem, chyba Nachowski, tutaj mogę to powiedzieć, że o nim się w samych superlatywach wypowiadali. Najlepsi trenerzy z LFL-a, czyli Nachowski. Tak, żeś to no, z polskich najlepsi. A no to tak. No, tam jeszcze Delort chyba trenuje i kto jeszcze jest? Chyba Menkiu, ale nie wiem, czy Menkiu jest tam. Menkiu już chyba jest przy Lecu. Tylko w Lecu. Okej, dobra. No ja się aż tak bardzo mocno strukturami nie jakby nawet na pewno, tak ci powiem. O, dobra, super. Ale generalnie jakby gdzieś tam właśnie powiedzmy o nim takie dobre rzeczy słyszałem, także co, niech walczy o swoje, niech gra. Samo w ogóle KNF na pewno jest dla niego dobrym miejscem do rozwoju, no bo no wiadomo, no Inka jest po prostu trenerem, który da mu rozwój, tak? W sensie to nie będzie split zmarnowany na pewno, tak? Ja bym tak powiedział. No tak, tak. Myślę, że tak będzie, bo jednak co by nie mówić o Piotrze Leszczyńskim Ince, to na krótki okres potrafi wynieść zawodnika na ten wyższy level. Gorzej na pewno jest... też pasji nauczy do gierki, co nie? Bo jak chcesz tak, jakby tego tak, nie tak. można odmówić, to jest zawsze pasja. To widać w ogóle po draftach, no bo zobacz, no wczoraj mecz grałem na silniejszego przeciwnika, biorą rękawicę rzuconą tak od razu, Draven, tak. Nautilus, no walimy się do zera, kto wyjdzie, ten wyjdzie, no i... Ale i do pewnego momentu wyglądało to naprawdę przyzwoicie, nie? A, no. Dobra, idziemy dalej, słuchaj, jakbyś miał procentowo ocenić w tym momencie, o ile łatwiej wygrywa się gry bez Sauliusa w drużynie,
To jaki byłby to procent? No to zależy, bo ten Redek też jest taki trochę średni, ale on ma takie swoje momenty przebłysku, jakby on tak to prawda. Raz jedną, raz drugą, taka sinusoida się z niego stworzyła. Bardzo mnie zawsze jego zdjęcie śmieszy, tak, tak nie wiem, jakoś tak, bo on mi był przedstawiony jako Jan Klitewski, no właśnie, właśnie. Lat. Ja w tą plotkę uwierzyłem. Dobrze, dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo my też na omówieniu przed sezonem mówimy, no młody zawodnik, jaki z Litwy, co prawda trochę się pośmialiśmy, że najprawdopodobniej nie jest najlepszy. Ale, no ale jednak, młody, jakiś wiesz, zawadiaka, Saulius go chwali, coś tego. A potem rozmawiam z Beli, to on mi mówi, że przyjeżdża jakiś 25- czy 26-letni gostek, który mówi o tym, że na dobrą sprawę to nie zna nikogo z Ultraligi i nigdy nie oglądał tego. Może to lepiej, wiesz, może to lepiej, ale no. Wczoraj na domu Lesa wychodzi na Tryndamerze, coś tam po tego pokosił ich, także wiesz, jakby, no powiem tak, jakby ja, jeżeli patrzę na skład Wilków, to widzę, no topa świetnego, co nie, w sensie jakby Heszero, co by nie mówić, na warunki polskie jest świetny, co na pewno, zresztą na udowodnił, pewno. Bije młotem po głowie. Wicemistrz Polski, co by nie tak, mówić. Tak, co nie. Był i pod Flaszem, i był chyba w Grecji mistrzem, czy tam wicemistrzem był mistrzem, w Grecji? Mistrzem. O, mistrzem, plus grał z Brunesem jakby. Ja powiem tak, Wena twierdzi, że on najbardziej rozwinął się właśnie przez to, że był z Brunesem w jednym składzie. O, to ciekawe. Więc, akurat. A no, gdzie oni byli razem? W Turcji gdzieś? Czy... No w WLG byli razem. A, razem byli w... Mistrzem okay. W WLG, no. I generalnie jak przyszedł do mnie, to on zaczął kolować po prostu tak, jak koluje Brunes, co nie? Ja sam w ogóle Brunesa tutaj próbuję od dawna już tam powiedzmy się jakby na niego pokusić, tak? No ale umówmy się, tam pieniądze są, wiesz, dość duże potrzebne, żeby takiego zawodnika... Ale powiem tak, no. Nie takie, jak mogłoby się wydawać. To na pewno, bo tutaj były plotki, że był blisko z niektórymi zespołami w Ultralize, ale finalnie dostaje jeszcze lepszy skład w WLG i niech lecą, niech wygrają tą Grecję i niech pokażą się na EU Masters, bo naprawdę jakby grecka scena jest... Potrzebuje takiego teamu, jak tam jest i Eścik, i Brunes, i Ulight, to jest... No, taka ciekawostka co do Wheel of Gaming to jest taka ta z tych nowocześniejszych organizacji sportowych idąca w taką samą stronę jak AGO, bo z tego co wiem to WLG jest połączone z taką firmą jak Billout, tylko na greckiej scenie i tam organizują jakieś turnieje i tak dalej, a więc to jest taki nowy styl prowadzenia organizacji, który ma, wiesz, różne gałęzie rozwoju, nie? Na pewno fajnie, no bo to też od razu widać, że sobie pozwalają na zawodników lepszej klasy, co nie? W sensie, no tak, no, no, robią, Heszero, robią biznes. No, no biznes, no w końcu to jest biznes, prawda? Jakby jeżeli to się nie będzie klikało, no to możemy się pakować, prawda? I za darmo grać niedługo, prawda? No bo to tak się może skończyć. I niektórzy dalej to będą robić za darmo, prawda? No bo już właściwie część z nas jakby, no gdybyśmy poszli do normalnej pracy jako trenerzy, zawodnicy i tak dalej, no to umówmy się, jakby większe pieniądze czekają w Żabce, czekają w Biedronce i tak dalej, ale robisz to z pasji. No i się starasz, prawda, żeby coś tam powiedzieć. Ja jak było. Jechałem tutaj do Piotrusia, no. To w tramwaju zobaczyłem takie ogłoszenie, że szukają do Straży Miejskiej. I tam, wiesz, zobaczyłem, że tam ponad 4000 na rękę. Myślę, kurwa, a może ja już dzisiaj z tym respajtem nie będę gadał? No, no wiesz, tak, jakby, tak. Czasami trzeba jakby, ale no, są rzeczy, które robimy z pasji w życiu, prawda? Czasami jakby sens pracy ma większą wartość niż to, co dostajesz. Na pewno, pracy, na pewno, oczywiście. No jakby ja taką przynajmniej zasadę wyznaję gdzieś tam, jeżeli kieruję się swoimi decyzjami w życiu. Więc no, tutaj tak wracając do tego Iron Wolves, ja jestem fanem tego składu, bo jest ten Saulius, powiedzmy na tym, w końcu na tej ławce, ale jest z drugiej strony Jaunatis, Juanutis, czy tam nie wiem jak się go aktualnie nazywa. Jaunutis. Jeżeli chodzi o Best of 1, jakby Best of 1, to jest zawodnik kompletny na Best of 1. W BO3, BO5, jakby każdy go będzie raczej gdzieś tam sprawdzał i, no tak, i wiesz, jakby tam generalnie on nas tak nie pogra, znaczy, ale tu Kartusem gra, no to jest straszny zawodnik. To jest też no. Zawodnik, których mamy pełno niestety we sportowym świecie, ale to jest gracz, którym, wiesz, rączki idą szybciej niż głowa. Tak, no i tego... No, tam niestety mental kolosalne. Nie dojeżdża. Nie dojeżdża no, mental często. Ego ma kolosalne. Gdyby może to ego trochę sobie stemperował, to może byśmy go widzieli. Był chyba w Axolot, jeżeli się nie mylę, we włoskiej. Z Fatisianem w ogóle, jeżeli się też nie mylę. Zaraz ci powiem. Możemy sprawdzić, ale generalnie ja tam gdzieś właśnie jak zamykam oczy, to widzę tego właśnie Axolota. Także gdzieś tam powiedzmy miał szansę liznąć trochę większych pieniędzy i trochę lepszej sceny mimo wszystko. Wraca do Polski, po splicie w Forsaken idzie do Iron Wolves, gdzie no umówmy się w Forsaken, to raczej on był tym architektem tych zwycięstw, tak? No, tak, więc tak, jakby, tak. No jestem zdziwiony, a z drugiej strony no bardzo ciekawy bot, w sensie Syzyfek w końcu jakiś taki
wiadomo, rookie na polskiej scenie AD Carry się zdarza raz na split może i on jest tym, który wchodzi. Widziałem jego streamy, widziałem jego etykę pracy, no trzymam kciuki po prostu, co nie? W sensie jakby zobaczymy, gdzie się tam powiedzmy, gdzie się wydarzy jego kariera. Też a do tego jest taki pewny siebie, nie? Trochę tego brakuje na polskiej scenie często, że wchodzi to młody zawodnik. Czkawką odbić potem, co nie? No pewnie, ale ja wolę, żeby odbijało się na nich czkawką i wchodzili na pewniaka i takiego szczerego pewniaka, bo on rzeczywiście chyba taki jest, nie? To jest gość, który nawet próbował nam wytłumaczyć, że Monk jest dobrym supportem. No to już odkleja oczywiście, ale ogólnie chodzi o to, że on po prostu wierzy w siebie, wierzy w swój projekt, wierzy w ludzi dookoła. Mi się to bardzo podoba, a nie wchodzi jako, wiesz, jako rookie i będzie mówił, teraz będę sprawdzał w tym roku i tak dalej. Mi się to bardzo podoba. Nawet jak mu się odbije czkawką, to okej. Zapamiętamy go z tego, że po prostu był pewny siebie. W międzyczasie sprawdziłem, to tak grał w Axlot i razem z Fatisianem. Dobrze mówiłeś. Dobra. Pamięć jest dobra jeszcze, no. Tak jest. Co, no, tyle o wilkach. Tak. Bo jeszcze nam... Oprócz tego, że troszeczkę zaskoczyli, myślę, opinię, to jeszcze niewiele nam pokazali. Słuchaj, czy to jest moment, w którym powinniśmy zacząć patrzeć poważnie na organizację i drużynę Forsaken? Bo już z roku na rok śmiejemy się z tych samych rzeczy, ale na dobrą sprawę oni coraz bardziej pokazują, że chyba stają się solidną marką na tej scenie lolowej. I niech będą, jakby powiem tak, decyzje, które podejmują chyba są dobre, starają się na social media, tutaj robią takie rzeczy. No powiem tak, ja jestem szczęśliwy, że taka organizacja jest, ja gdzieś tam swoje pierwsze w ogóle kroki stawiałem właśnie w Forsaken, jeżeli tak mam być szczery. A no to tak. Było na semi-pro, bardzo, bardzo dawno temu, także gdzieś tam powiedzmy, wiem, że Lord taką właśnie rękę dla tych zawodników czy ludzi wyciągał od zawsze. No i słuchaj jakby, no... Jest to drużyna, z którą... Bo tanio. Tanio, a dobrze, tak? Ale z drugiej strony, no, można się jakoś tam utożsamić, prawda? Zakapturzeni. Nie wiem, czy ma jakiś fanbase, tego nie widzę. Wiem, że SK na przykład ma jakiś fanbase, co nie? W sensie jakby to akurat mi się bardzo podoba w tej drużynie, że SK ma autentycznych kibiców, tak? Że jakby, że nie wiem, że wchodzisz po gierce i widzisz tam, nie wiem, te 3-4 no od prawdziwego kibica. Nie wiem, czy tak ale jest wiesz, zawsze to idzie za wynikiem, nie? SK miała czwarte miejsce, SK miała drugie miejsce, w międzyczasie miała Dawid Sonka i gaszenie. No. To są rzeczy, tak, za którymi kibice idą, no i za tym poszli, nie? Forsaken jeszcze niczym nas do siebie nie przekonało, oprócz kilku dramami, no. No wiesz, może tego, może generalnie jest taka mentalność u nich, że wiesz, nieważne jak mówią, ważne, że mówią, prawda? No, to spoko, to w takim razie Lord, robisz to wspaniale, no powiem ci to wprost. Brawo. Brawo, no, Patryk. Ja powiem tak, jakby generalnie według mnie powinni sobie do swojej organizacji jakiegoś PR-owca ściągnąć, bo te posty, które oni piszą, jak prostują jakiekolwiek dramy, są tragiczne. Naprawdę, jakby jako osoba, która, znaczy jak organizacja, która powiązana jest z maturalnymi, prawda, tam są wybitne osoby od języka polskiego. Swoją drogą, jedna moja była nauczycielka polskiego jest zaangażowana w projekt maturalnych, ale... Tam, posty, tam swoją drogą, tam ostatnio też jakiś skandal był z maturalnymi. A, tam generalnie same skandale, chyba że przewidzieli temat matury. Tak, że przewidzieli temat matury, a wrzucają wszystkie tematy, jakie mogą być. Takie, które powiedzmy Kasperski, prawda? Który takie losowe take'i rzuca, jeden odda i to złoto przyszło, jakby przewidzieliśmy. No, ale wprawdzie Kasperski na Twitterze, na TikToku, także tam bardziej TikTok, chyba tam jest Nathaniel, tak się to człowiek nazywa, no nie wiem. Ale tak podsumowując, to generalnie poza tym, ja wierzę w Forsaken, mam nadzieję, że się utrzymają i że generalnie jakby gdzieś będą inwestowali więcej niż grant. Nie no, myślę, bo że... tego myślę, im że... wybaczę. No. No tak. Myślę, że o utrzymanie to tutaj nie będzie wielkiego problemu. To już widać po tym, jak grają, nie? Zresztą... No, tylko niech inwestują więcej, co nie? Bo to jest, wiesz, jakby dla mnie straszne. Jakby niech nawet też, nie wiem, sobie ustalą plan 10-15% więcej, szukajmy sponsorów, wchodźmy z tym, wydajmy trochę więcej. No, żeby tych zawodników jakkolwiek opłacić lepiej, bo z tego, co tam słyszy się od nich, to raczej tam zawodnicy grosze zarabiają, co nie? No i tak wiesz, tak. No... A i tak, ciekawe można... transfery, i tak ciekawe transfery, bo transfery Gotsiego z Chromaxem, szczerze mówiąc, jestem fanem tego. Gdyby to była drużyna jak Alior czy Illuminar w tym momencie, to bym sobie pomyślał, że nie. Ale jak na Forsaken, to są moim zdaniem ciekawe transfery i takie, myślę, dosyć pomysłowe. Szukają czegoś chłopaki na pewno. Na pewno. To jest mądrze przemyślany skład, fajny. Zobaczymy, jak będzie się grało chłopakom, tak? Bo to generalnie pierwsza kolejka, a też terminarz mieli łatwy, umówmy się, co nie? To prawda. Taki, który terminarz wybacza trochę powiedzmy gdzieś tam błędów, także poczekajmy na ocenę do połowy splitu, co nie? Tak
połowa splitu to jest dobry moment, żeby ten projekt ocenić. Zora, Ribu, fajne duo, oni się lubią. Ribu w końcu gra też z zawodnikiem, którego lubi. Ja też się cieszę w końcu, że Ribu znalazł wiesz, zespół, w którym się odnalazł. Ja na tego człowieka po prostu nie miałem pomysłów, jakby w Last Splicie, tak? Nie ma co się oszukiwać tutaj. Po prostu gdzieś to jest, wiesz, ode mnie Big L, tak? Że jakby ja go do tego zespołu wziąłem na ostatni moment. Mm-hmm. Arianę uciekającego do Alioru. No i generalnie to nie wyszło, prawda? Tyle. Tyle powiedzmy, ale tutaj może to wyjść, tak? Jakby tutaj generalnie się słyszy, że mu się chce grać, co nie? Jakby to też to widać po tym wywiadzie wczorajszym, że tak wszedł, pewny siebie, szczęśliwy z tego, że wygrał. No i też fajnie, że zagrali w ogóle z Kubonem, to jest dla mnie też super rzecz. No wiesz, tak. Ciągają Kubona do teamu, Kubon wchodzi na Malphite'a na R5, pokazuje gdzieś tam miejsce, solo killuje w ogóle Prima, jakby, co się dzieje, jakby, no piękna sprawa, no. To prawda, to prawda. No, patrzyło. No. Ale Kubon, jak jeśli czasami oglądasz drugą ligę, no to w drugiej lidze Kubon rozkładał karty praktycznie na każdego, a więc... Ci mogę powiedzieć moją historię z Kubonem, że kiedyś sobie jechałem na korepetycję fizyki we Wrocławiu i jadę sobie z takim, wiesz, tramwajem, smutny jak cholera, no bo wiesz, tam z fizyki ledwo co zdaję, ja chodziłem do takiej dobrej szkoły, gdzie metoda była, żeby dawać same pały dwóje, żeby ledwo co zdawać, co nie? Taki wiesz, jakby zamordyzm bardzo mocny. Rozumiem. Jadę sobie takim tramwajem, wchodzę do tramwaju, to akurat na Gai jechało, patrzę, a w tramwaju stoi ziomek z torbą z LCS-a. Myślę, kurde, jaki zawodowiec, patrzę, to Kubon. No oczywiście, nie poszedłem do niego, wiesz, nie przybiłem piątki, bo dla mnie to cringe, wiesz, podchodzi do człowieka i tam zagadywać, ale gdzieś powiedzmy jakby wtedy o e-sporcie jeszcze nie myślałem w ogóle, a Kubona już jakby znałem tak dalej, oglądałem te streamy, także no wiesz, gdzieś taką w ogóle nostalgią wspominam jak oglądałem poradniki Kubona i on miał często właśnie okno otwarte na tych poradnikach i tam zawsze było słychać tramwaj, który podjeżdżał i wiesz, taki komunikat wygłaszał, że to jest ten przystanek, co nie? No, jakby, no ja się na nim wychowałem jakby na Kubonie czy na Arkwelu, jakby wiesz, oglądając te czy tak Sajo, więc wiesz, fajnie zobaczyć tych ludzi w końcu, jakby jak oni się też mogą sprawdzić w ultralidze, a pokazali się naprawdę super, co nie? Także no tak. Nawet nie mam żalu do tam Adama, że tam lekko terminarz pozmieniał, żeby, wiesz, żeby się wystawił ten Kubon w meczu na Grypcio, to bardzo ciekawe podejście, no ale z drugiej strony gdzieś tam ta organizacja tej ultraligi pod względem odpisywania do ludzi no nie jest na najwyższym poziomie, co można powiedzieć. Czekaj, rozejrzę się. No. Czy go nie ma gdzieś tutaj obok? Nie, czekaj, nie ma Piotrusia, możemy jechać. Możemy jechać? No, powiem tak, czas oczekiwania na odpowiedź na niektóre wiadomości do Ultraligi wysłane wynosi czasami 3 dni robocze, a czasami nawet i dłużej, co nie? Oj, tak. Ale na Twitterze aktywność jest potężna, prawda? Tylko jak się wysyła DM takiego człowieka, oj, to też tego nie widać, co nie? Nie przechodzą te DM-y, kurczę. No tak wchodzi z tego Discorda, ale żeby odczytać wiadomości o jakichś ważnych rzeczach, to ciężko, także no. Może to się zmieni, ale, no, trzeba to nagłaśniać, bo z tego co wiem, bardzo mnie to martwi, że już kolejna ekipa tak robi, że żeby dostać odpowiedź od niektórych ludzi z Ultraligi, trzeba straszyć dramą na Twitterze. To jest naprawdę jakby, no straszne, co nie? No tak, a to mi się wydaje, że dałoby się to ogarnąć wiesz, jakąś lepszą organizacją. Czego życzę, co nie? Bo tutaj trzeba jakby powiedzieć, że wiesz, nie warto stracić z własnego gniazda, co nie? Jakby na tym mi przede wszystkim zależy, żeby wiesz, tą scenę nie obniżać poziomowo, tylko ją jakby budować, tak? Więc... No jakby róbmy to po to, żeby to było wszystko lepsze, tak? No tak. Słuchaj, no. Ale o dramie z Ultraligą na tym kanale to już wystarczająco. Ostatnimi czasy. Słuchaj, tak na koniec ostatnia organizacja, o której dzisiaj porozmawiamy i robimy od razu osąd bohatera. Słuchaj, co jest z tym Grypcio po zmianach? Znaczy, moim zdaniem jest to, czego się spodziewałem, ale chciałbym też poznać twoją opinię na ten temat. Ja nie będę śpieszył z jakimiś pochodnymi sądami, nie jestem trenerem byłym, który po jednej gierce ocenia cały już, wiesz, split zespołu, a jedną tylko gierkę zagrali. A po trzech? Po trzech, ale wiesz, jakby to były dwie, jakby mimo wszystko grali w składem 3-5, tak, to co prawda, nie? To prawda. Wczorajsza gierka, jakby tak, meta, fajny read, co nie? W sensie generalnie jakby próbują chłopaki, ale ja bym ich bardziej upatrywał, co ja bym zrobił, gdybym trenerem samego GrypcioCraftu, to by, jakby szukałbym może red side'ów, R5 dla może samego, wiesz, jakby leka, tak? I gdzieś przez leka bym to próbował grać. Może te counterpiki byłyby lepsze. Wiesz, ja też miałem tak samo chyba z Jakenem, co nie? W sensie możemy się umówić, że Jaken i leku to dość podobny rodzaj zawodnika, jeżeli chodzi o archetyp postaci. Z tym, że no myślę, że leku może po prostu jakby gdzieś większy ten team spirit pociągnąć. Ale no uważam, że generalnie takiego bym czegoś poszukał. Zobaczymy tą drużynę na red side'ach, powiemy więcej, co nie? Okay. Według mnie. Ja wierzę w Tamkeksa, dalej w niego wierzę, nieważne ile razy by gdzieś tam powiedzmy pintował. Ale jako zawodnika, czy jako człowieka?
zawodnika. Człowieka. Człowieka nie. O, nie żartuję, no. Nie no, i człowieka, i zawodnika jakby okay. Wierzę, że taki człowiek jest potrzebny na polskiej scenie. To jest człowiek, który ma do siebie dystans. A może ten skład dla mnie nie ma sensu, jeżeli chodzi o mid jungle, tak szczerze. Tam bym szukał najsłabszego punktu. Z tym, że trzeba wskazać jasno, że to raczej mid, a nie jungle. Co nie? W sensie ja pracowałem z Diagiem w Devil's One za czasów szanownego pana selekcjonera Kasperskiego i wiem, że generalnie Diagu jest dobrym chłopakiem, jest w stanie jakby dużo na siebie przyjąć takiego ciężaru, ale no nie wiem, jakby wiem, że ten taki team spirit, który tworzy z Lekiem, może tą drużynę ponieść, ale nie wierzę do Molesa, tak jakby wiesz, tak szczerze jakby, ile razy ma być ten Galio? Nie ma argumentów za nim idących, to prawda. Na topie grał fajnie. To, a, nie wiem, a to też, a nie to też jest prawda, ale dlaczego to no. się stało, to nie wiemy. Też nie wiemy, być może dlatego, że był tani, a dobry, co trzeba o nim powiedzieć. Ale jeżeli by swój champion pool poszerzył, nie tylko tylko Galio, ale inne postacie, to kurczę. Ale to się już nie stanie, a nawet gdyby się stało, to już chyba jest za późno na to, żeby cokolwiek zrobić, bo szczerze... Nie no, apel róbmy. Panie Demolec, graj pan więcej solo kolejki innymi herosami niż ten zabrzydły Galio. Ja wiem, Dark Harvest fajny, Mroczne Żniwa, fajny taki tam efekt wizualny się pojawia, jak pan zabija kogoś, ale inne postaci, nie wiem, jakąś Ani. Albo nie wiem, jakiegoś innego wyrobnika takiego, Wiktorka grać, no coś takiego bym polecał. No nie? Tak. Niech się odbuduje, a jak nie, to się trwoga do Królowej Polski, do Serafiny niech pójdzie, niech Serafiną pogra na micie. Także co, osąd? Za nami osąd, za nami apel do Molesa. Wszystko jest w tym odcinku. Na sam koniec, ostatnia Dobra. Sprawa, którą dzisiaj już przegadamy, to jest panie trenerze Respite. Kto do relegacji w tej lidze? No powiem tak, no jakby szanse największe mamy my. Także słuchaj, jakby LSK Gaming tam się może znaleźć, ale ja liczę na to, że się nie znajdziemy. W relegacjach raczej powinno pojawić się KNF, tak? W sensie jakby jest to raczej zespół, który aktualnie szoruje dół tabeli i też poprzedni split gdzieś to powiedzmy podkreślił. Mhm. A reszta? No zobaczymy. W sensie generalnie jakby w połowie splitu będzie wiadomo, kto do tej strefy relegacji będzie szedł, aczkolwiek jestem pewny, że raczej ta drużyna, która tam trafi, na tyle będzie mocna, że swój jakby spot obroni, co nie? Chyba, że psycha walnie, bo to w zespołach często tak bywa, co nie? Że jest ten wrzesień, ta psycha powiedzmy gdzieś tam siada, no i zawodnikom to się może powiedzmy nie podobać grać, wiesz, we wrzesień na przykład relegację, tak? Za no, powiedzmy pieniądze, które gdzieś powiedzmy tego nie będą odzwierciedlać, tego wysiłku, który trzeba włożyć w jakby tego, tą obronę slota, a w tej drugiej ultralidze no, są zespoły, które gdzieś tam powiedzmy mocno pukają, tak? W sensie tak. Ja wciąż liczę na Devil's One, tak? Że się pokażą. Mam tam swoich zawodników, których lubię i szanuję i respektuję, plus jeszcze tam taki, wiesz, naprawdę trener, który no według mnie jest dobrym trenerem i ja z nim wiele razy no, spędziłem czas na rozmowach, tak? Ja mam duży respekt do każdego trenera w Polsce, który się bawi w tą gierkę, ale do Vanguarda mam jeden z tych większych, także trzymam kciuki, że on ten zespół ułoży, tak? Jest ciężko. Dla mnie pomylony plan, żeby forsować 18-0 totalnie na zawodnikach, na których nie jest mocna psycha, bo zarówno Jaken, Badlyga, Sleeper to nie są zawodnicy. A taka ciekawostka z wewnątrz drużyny... To oni to forsowali, tylko i wyłącznie. A, no to powiem tak, jest taka scena, nie wiem czy Gwiezdne Wojny oglądasz. Oglądam. No, to w trzeciej scenie chyba hrabia Dooku mówi do Anakina Skywalkera, że ten, że podwójna chwała, podwójny upadek, jakoś tak. No to, tak, nie? Tak. No, także tutaj powiedzmy, tak się właśnie na razie skończyło, ale dobrze, takie wiesz, taki kubeł zimnej wody, ja bardzo respektuję, bo dla mnie kubeł zimnej wody był jak Seed, co nie, takie wiesz, 0,8, 0,7 na głowę wylane, to jest powiedzmy, no wracasz do dna, od dna się można odbić, byle tylko nie pukać jak spodu, co nie, bo to jest najważniejsze. To prawda, no tam już gorzej się nie da, więc może być tylko lepiej. Oby, także no, ale no mówię, jakby fajny skład, także zobaczymy, no ale relegacje, na razie KNF, a kto inny to zobaczymy, chociaż trzeba powiedzieć jedno, KNF fajnie grało ten tydzień, co nie, w sensie szkoda tych wyników, ale fajnie grało, czyli jakby ja bym powiedział tak, czekamy na ten na połowę splitu, nikogo tam na razie nie wysyłamy, jedna rzecz ode mnie, taka uwaga, IMO powinno być tak w polskiej lidze, że jak w piłce nożnej, jakby tak już, nie wiem, do tego tematu piłkarskiego ostatnia wracać, drużyna to... zawsze spada. Tak.
Tak, co nie? Oczywiście. Żeby inwestować w tą drugą ligę, żeby tam wchodziły naprawdę fajne podmioty, które, no nie wiem, zainwestują, żeby mieli gwarantowane wejście, jakby, żeby też te... I to by, jakby to byłoby motywacją dla każdego. Bo tak, i tak jest fajnie, bo już chyba nie można zrobić eventu ściągamy najemników, co nie? Czyli wiecie... Dalej się da to zrobić, ale trzeba je ściągnąć na troszkę dłużej, przez co trzeba troszkę więcej pieniążków wyłożyć. Ale takich najemników na przykład chyba pamiętam, że w Last Splicie sobie w Prime League ściągnięto, chyba Febiwen pojawił, co nie? Febiwen. Więc jakby no. Matisław też był takim zawodnikiem, który przychodził. No ale on był w tym drugim, co nie? On był chyba w tej drugiej, jakby on tam siedział i wiesz, cały Split tam dostawał potężny paycheck z tego, co tam się słyszało, bo przynajmniej tak zakładamy, no bo. Pod jakimś powodem wybrał akurat drugą ligę, a nie pierwszą, tak? I chyba ten projekt się zwinął. Ale no trzeba jakby te zmiany wprowadzać w tej lidze. Nie wiem tylko, czy ten szanowny organizator chce jakby to robić, co nie? Bo tam chyba Riot tam wszystko rękę trzyma. Ale no jakby trzeba to nagłaśniać, trzeba to zgłaszać, takie projekty, bo to wiesz, jakby tutaj nie będzie stratnych, umówmy się, jakby jeżeli by taka drużyna ostatnio spadała z ligi, co nie? Bo według mnie, jeżeli zajmujesz ostatnie lidy, to miejsce po prostu zasługujesz, tak? Mimo wszystko, no to no tak, okej. Okay. Ja aktualnie pracuję też na nie swój, jakby wiesz, jakby efekt, tak? No bo ja przejmuję drużynę po kimś, tak? W sensie generalnie jakby przejmuję rezultat po kimś i może być mi tutaj przykro, tak? Ale to jest e-sport, jakby tutaj, czy w ogóle sport, tak? To nie powinno być komuś przykro, no okej, okay, no takie zdanie dostajesz, ja się to piszę. Wiem, że przede mną było dwóch innych trenerów, którzy wiesz, jakby no wystraszyli się zadania, tak? W sensie ja wiem, że generalnie tych dwóch trenerów tam się pojawiło, no złożyłoby taki zespół, że się po prostu by bili w relegacjach i raczej by spadli, tak? No bo A, nie mają powiedzmy takiej siły przebicia, B, nie mają takiego market value, które ja mam, tak? I to chodzi mi o to po prostu, że mi zawodnicy lepsi mogą zaufać, tak? Mhm. Tak samo chyba Foma też się pojawił, wiesz, w składzie Exceed, że po prostu jemu zaufają lepsi zawodnicy, niż mi by zaufali, tak? Więc jakby... No taki jest po prostu biznes, że jak jesteś trenerem, to musisz mieć taki jakby podsłuch i ja na swoje doświadczenie, wiesz, pracuję no powoli. No Split Exceed był dla mnie chyba najlepszą rzeczą, którą mogłem się wydarzyć, co nie? Tak wiesz, jakby, że taki fajny kubełek zimnej wody na łeb wylany, co nie? Więc oby nie relegacje dla mnie, ale jak będą relegacje, to wiesz, jakby przejdziemy w sierpniu, siądziemy i przepracujemy tak ten okres, żeby no trzy powiedzmy mecze maksymalnie gdzieś tam zagrać, tam ile się gra, dwa mecze chyba się gra, co nie? Jeśli wygrasz dwa, to już zostajesz. No to generalnie, żeby po prostu przyjść i udowodnić, że my zasługujemy po prostu na tą pierwszą ligę, a nie drugą, co nie? W sensie, no taki przynajmniej byłby cel, tak? No. Na koniec pierwszej kolejki, na pierwszym miejscu z 3-0 Alior Bank Team i 0 Tenacity, później z 2-1 Illuminar Gaming, Iron Wolves, Maturalni Forsaken, z 1-2 Exceed, Orbit Anonymo, Team SK Gaming oraz 0-3 Grypcio Crafty, Comil and Friends. Tym podsumujemy to dzisiejsze omówienie. Moim i waszym zresztą gościem był Respite, trener Team SK Gaming. Dzięki, że do nas spadłeś. Ja również dziękuję za zaproszenie i co? Słyszymy się i widzimy na transmisjach Ultraligi. Oczywiście. Miejmy nadzieję, że widzimy się z tobą tutaj jeszcze kilka razy, a z wami na pewno, bo za tydzień omówienie kolejnej kolejki. Siemano!